Podczas czternastej sesji obecnej kadencji Rada Powiatu Trzewskiego wysłuchała kilku sprawozdań i przyjęła pięć uchwał. W sprawozdaniu starosta Tadeusz Dzwonkowski mówił o decyzjach, jakie w ostatnim czasie podejmował Zarząd Powiatu i o najistotniejszych działaniach poszczególnych wydziałów. Starosta złożył również radnym sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok. Informację o złożonych na poprzedniej sesji interpelacjach, zapytaniach i wnioskach przedstawiła wiceprzewodnicząca Rady Alicja Gajewska. Podczas sesji radni przyjęli pięć uchwał. Jedna z nich dotyczyła likwidacji powiatowego zarządu dróg. Starosta wyjaśniał, że właściwie chodzi o reorganizację tej jednostki, której zakres działań w ostatnich latach się zmniejszył. Radni uchwalili również korektę w tegorocznym budżecie. Dzięki tej uchwale zabezpieczone będą większe środki na przebudowę dojazdowej drogi do Tczewa od strony Bałdowa. Poza tym sfinansowany będzie projekt zagranicznych praktyk zawodowych zaplanowany przez zespół szkół ekonomicznych w Tczewie. Na sesji radni nie składali interpelacji zapytań czy wnioski. Radny Waldemar Pawlusek pogratulował komendantowi Powiatowej Policji w Tczewie, Robertowi Sudanisowi Awansu do Komendy Głównej Policji w Warszawie. Głos zabrał również były poseł Jan Kulas.